Cześć! Tutaj kanał kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam lalki i zabawki, które przedstawiają bohaterów z nowego filmu akcji. Jest to bajka przygodowa Barbie Tajna Agentka. Zabawki są przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. Oczywiście są to produkty firmy Mattel i przedstawiają tajnych agentów, a także ich pomocników z tego właśnie wyżej wymienionego filmu. Zarówno Barbie, Ken, Teresa, René i włamywaczka Patricia są przedstawieni na wcześniejszych filmikach, które możecie znaleźć na naszym kanale kochamzabawki.pl. Zachęcam Was więc i zapraszam do oglądania. Na tym filmiku przyjrzymy się pomocnikom, małym zwierzaczkom, a także młodszym lalkom, m.in. Chelsea, które są bohaterami tego właśnie filmu Barbie Tajna Agentka. Na pierwszy ogień idzie nowa mała agentka Chelsea. Jest ona w różowej wersji kolorystycznej. Jak wiecie, Barbie i jej przyjaciółki staną przed nie lada wyzwaniem, ponieważ wysportowane gimnastyczki będą po prostu musiały ratować świat. Będą miały swego rodzaju Mission Impossible do wykonania. Jednak dziewczyny na pewno udowodnią, że tkwi w nich nie lada siła. Razem z małą agentką Chelsea możemy dołączyć do tego ratowania świata. Oczywiście mała Chelsea ma różowe słuchawki z mikrofonem, a także specjalną szpiegowską tablicę. Te elementy pozwalają jej czynnie uczestniczyć w misjach. Dziewczynka ma dodatkową spinkę z różowym pasemkiem, ponieważ wszystkie tajne agentki mają takie kolorowe pasemka we włosach. Jej znakiem charakterystycznym są okulary szpiegowskie, za którymi ukrywa swoją tożsamość. Natomiast po odsunięciu tabliczki widzimy, że cały jej strój jest różowy, tak jak strój Barbie. Następna tajna agentka jest we fioletowej wersji kolorystycznej. Podobnie jak włamywaczka Patricia, ma ona kocie uszy, jednak tajna agentka jest po dobrej stronie mocy w przeciwieństwie do włamywaczki. Mamy tutaj fioletowe pasemko przypięte spinką, szpiegowskie okulary, za którymi chowa się dziewczynka i śmiesznym elementem, jaki tu zobaczymy, jest taka maska, która uniemożliwi rozpoznanie jej tożsamości. Na pewno bardziej twarzowe są jej szpiegowskie okulary. Strój ma fioletową wersję kolorystyczną ze srebrnymi elementami i srebrnymi butami. Teraz pora przyjrzeć się zwierzaczkom z filmu Barbie Tajne Agentki. Na pierwszy ogień idzie uroczy kotek o imieniu Violet. Jest gotowy do pracy ze swoimi szpiegowskimi goglami i zestawem słuchawkowym. Naszym zadaniem jest zebranie wszystkich zwierzaczków, dlatego przyjrzyjmy się dwóm pozostałym. Kolejnym techbotem jest robotyczny króliczek. Ten zwierzak również wyposażony jest w gogle. Nie ma słuchawki telekomunikacyjnej, w przeciwieństwie do techbota pieska. Ten zwierzak ma i gogle, i podobnie jak Violet, słuchawkę, dzięki której może się porozumiewać z innymi tajnymi szpiegami. Mam nadzieję, że zabawki z tej serii przypadną Wam do gustu, a film Barbie Tajne Agentki będzie dla Was nie lada gratką. Cześć!